Mówimy dalej o kinematyce ruchu pokręgu. Po Skupiamy się teraz na ruchu ze stałą prędkością kątową. Nie wiem, czy umiem to ładnie zwizualizować, ale chodzi mi o taki ruch, gdzie w każdej sekundzie pokonywany jest ten sam kąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest to trudne w takim prostym edytorze graficznym, no ale nic. Mam nadzieję, że. Twoja wyobraźnia Ci tutaj pomaga, chodzi o ruch ze stałą prędkością kątową, że jest to chodzący zegar, na przykład, czy jakiś inny układ, w którym ruch taki kołowy ze stałą prędkością kątową się odbywa cały czas. Ciało wykonuje wiele, wiele obiegów naokoło i ciekawią nas takie czasowe charakterystyki tego ruchu. Jedną z tych charakterystyk jest okres, zazwyczaj oznaczany dużą literą T, i jest to czas wyrażany w sekundach i mówi nam o tym, ile trwa pełen obieg, ruch którego okres Wynosi 4 sekundy, będzie wyglądał tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Z dokładnością do mojej niestabilnej ręki. Przykładowo, ruch, którego okres wynosi 8 sekund, będzie wyglądał tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, trochę się zdestabilizowało, ale o to chodzi. Krótsze okresy będzie mi być może trudno pokazać, ale spróbuję. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Tak, to jest ruch w okresie dwóch sekund. Drugą charakterystyką jest częstotliwość, najczęściej oznaczana literą f, i jest to po prostu odwrotność okresu. Wyrażana w sekundach do minus pierwszej, lub też często się używa jednostek zwanych hercami. Sekunda do minus pierwszej w kontekście właśnie częstości się nazywa hercem. I co ta częstość mówi? Ona mówi, ile pełnych obiegów ciało wykonuje w ciągu jednej sekundy. Tak? Jeśli na przykład, tego nie umiem tak ładnie pokazać, żeby mi się nie zdestabilizowało, ale jeśli byśmy mieli ruch o okresie jednej sekundy, czyli mamy raz. W jednej sekundzie ciało wykonuje pełen obieg, raz, dwa, trzy, cztery, no to widzimy, że w jednej sekundzie mieści się jeden obieg, czyli częstość to będzie również 1 Hz. Jeśli byśmy mieli na przykład ruch o okresie dwóch sekund, czyli raz, dwa, raz, dwa, no to widzimy, że w jednej sekundzie dojeżdżamy tutaj, mieści nam się pół obiegu, w drugiej sekundzie drugie pół pół obiegu, pół obiegu, pół obiegu, pół obiegu i tak dalej. Jeśli byśmy mieli ruch o okresie pół sekundy, czyli taki, no, to już nawet mój kursor nie nadąża, nie umiem pokazać, ale pełen obieg by nam zajmował pół sekundy, no to widzimy, że w jednej sekundzie, skoro pół sekundy, pół sekundy, no to w jednej sekundzie nam się zmieszczą dwa pełne obiegi, czyli częstość będzie wynosiła 2 Hz. No dobrze, myślę, że to jest dosyć proste. Ale można się zastanowić, jak te wielkości się wiążą z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli z prędkością kątową. Na przykład weźmy sobie prędkość kątową równą pi, taką prostą, pi radianów na sekundę. To jest tak, tutaj jest 0 radianów, tutaj jest pi, tak? Pi to jest pół okręgu, czyli jedziemy tak. Jedna sekunda, druga sekunda, trzecia sekunda, czwarta sekunda i tak dalej. I zastanówmy się, jak to nam się przekłada na... Okres, no widzimy, że pokonanie pi radianów zajmuje w tym przypadku jedną sekundę. A ile zajmuje nam wtedy obiegnięcie dwóch pi radianów, czyli pełnego obiegu? Pi zajmuje jedną sekundę, no to 2 pi, czyli pełen obieg zajmuje dwie sekundy, prawda? A wobec tego, skoro pełen obieg zajmuje dwie sekundy, no to okres wynosi 2 sekundy. No dobrze, no to na tym prostym przykładzie udało nam się to dosyć łatwo wydedukować, natomiast jak z tego uzyskać ogólniejszy wzór. No tutaj widzimy, że mieliśmy tak. Omega razy 1 sekundę radianów, tyle radianów pokonujemy w jedną sekundę zawsze, tak? A chcemy wiedzieć, ile czasu nam zajmie pokonanie 2 pi radianów. To nam zajmie tyle co trwa okres w sekundach. A wobec tego widzimy, że jeśli weźmiemy sobie to przemieszczenie kątowe, które mamy do pokonania, czyli 2 pi radianów, i podzielimy to sobie przez prędkość kątową, z jaką to musimy zrobić, no to otrzymamy czas, który nam na to będzie potrzebny. Prawda? Czyli ostatecznie ta relacja wygląda o no tak. Tu mamy radiany i tutaj mamy radiany na sekundę, no to wynik nam wyjdzie w sekundach i wszystko się zgadza. No a częstość? No wiemy z jednej strony, że to jest po prostu 1 przez okres, czyli po prostu omega przez 2pi, no ale jakby na zasadzie podobnego rozumowania jak tutaj z okresem jakby się zastanowić skąd to się bierze częstość mówi nam ile się mieści pełnych obiegów w ciągu jednej sekundy a tutaj mamy tak omega nam mówi jaki kąt pokonujemy w jednej sekundzie a jak podzielimy to przez 2 pi no to uzyskamy odpowiedź na to jakim ułamkiem pełnego obiegu jest ten kąt pokonywany w jednej sekundzie to może być ułamek, to może być liczba całkowita, dodać ułamek właściwy, ale w każdym razie mówi nam to rzeczywiście, jaka część pełnego obiegu jest. Pokonywana w ciągu jednej sekundy. Także, zarówno jako odwrotność po prostu okresu, jak i z takiego rozumowania bezpośredniego, nam wynika, że to rzeczywiście ma sens. Czyli mamy takie dwie relacje, które nam charakteryzują jakoś ruch po okręgu ze stałą prędkością kątową. Ta wiedza właśnie o okresie, o częstości może być przydatna zarówno w ruchu po okręgu, jak i innych działach fizyki, gdzie na przykład mamy inne zjawiska, które są takie powtarzalne, okresowe. Nie wiem ruch harmoniczny albo fale różnego typu. Dlatego myślę, że warto znać te definicje i wiedzieć, jak one się ze sobą wiążą. A w kolejnych filmach porobimy trochę przykładów. Do usłyszenia.